No powiem wam, jest gorąco, a pogoda za oknem jest przepiękna, dlatego dziś nie możemy sobie pozwolić na to, żeby siedzieć w domku, więc pakujemy rzeczy i... Oj tak, jedziemy na piknik. I piknik, podobnie jak wiele innych rzeczy, można sobie urozmaicić i uprzyjemnić, dlatego na dzisiejszy odcinek kupiliśmy całkiem sporo, czasem nawet naprawdę wielkich gadżetów na piknik z Allegro. Więc jeśli też myślicie o tym, by wybrać się na tego typu wycieczkę w tym sezonie, to ten odcinek jest zdecydowanie dla was. I prawdopodobnie wam się spodoba, więc jeżeli tak będzie, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę. Wtedy będziemy robić więcej takich odcinków i strzelcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by je widzieć. A my zaczynamy nasze dzisiejsze piknikowanie. Podstawową rzeczą, którą trzeba zabrać ze sobą na każdy piknik, jest oczywiście pyszne i zdrowe jedzonko. Więc jak zapewne wiecie, ja mam bardzo zdrowe relacje z jedzeniem i absolutnie nigdy nie obżeram się, kiedy wyjdę gdzieś z domu i w związku z tym przygotowałem tutaj trochę zdrowych owoców i coś do picia na zimno, na ciepło, no i tak też coś konkretnego by się przydało, więc tak parę kanapeczek wziąłem. No dwie godziny co najmniej nie będzie mnie w domu. Musztardę, ketchup. Po co musztardę i ketchup? No to jest przecież chyba oczywiste. Jak to tak piknik bez czegoś na ciepło? Chyba każdy z was je coś na ciepło na pikniku, więc mam tutaj przenośnego grilla, kiełbaski i sztućce. No i właśnie, tu pojawia się pewien problem, bo gdzie to wszystko spakować? Przecież do mojego plecaka nie ma szans, to się nie zmieści. W związku z tym mam tutaj pierwszy gadżet za 34,90, który nie dość, że w teorii powinien pomieścić, mam nadzieję, wszystkie te rzeczy, to jeszcze pomoże im zachować świeżość, bo jest to wielgachny, przepotężny, rozkładany koszyk piknikowy, w dodatku termiczny. Jak widzicie, w jego środku mamy srebrną warstwę, która powinna pomóc utrzymać temperaturę. Mamy również rusztowanie, które pomaga rozkładać ten koszyk i zamek błyskawiczny, tak by można było go zasunąć i by nic nie wypadło. No i oczywiście jeszcze uchwyty. No to zobaczmy, co uda mi się tutaj upchnąć. Mamusia uczyła, że zawsze najcięższe na spód. Teraz może kanapeczki, jabłuszka, reszta owoców. O, to muszę rozczłonować. Jeszcze ketchup, musztarda, sztućce. Teraz możemy zamykać. Zamek pięknie, gładko chodzi i voilà, gotowe, udało się zmieścić całe to żarcie do jednego koszyka. Ej, i muszę przyznać, że ten koszyk ma bardzo wygodny i mięciutki uchwyt, a to przez te gąbki, które znajdują się tutaj, u góry. Nie zmieścił nam się tylko grill, ale to żaden problem, bo on mieści się tutaj, no przecież. To jest definicja perfekcji, absolutnie wspaniały gadżet. I to, tak jak mówiłem, niedrogi, bo tylko 35 zł. Jak dla mnie, sztos. A teraz czas na kolejny. Co jest ważne na pikniku, oprócz jedzenia, ważny jest komfort. Komfort na pikniku jest wręcz kluczowy, a ja czuję się niesamowicie niekomfortowo w tych butach, ponieważ są ciepłe i moja stopa w środku praktycznie się gotuje. Więc jakie jest idealne obuwie na piknik? No właśnie, w tym temacie jakiś czas temu wdałem się z wami w dość zabawną dyskusję na moich relacjach. Ba, przyłączył się nawet do tego jeden z członków warszawskich koksów. Może ja nie będę opowiadał, zobaczcie sami. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Ja generalnie subskrybuję sobie newslettera Advance'a, no i dostałem takiego maila. Łatwe wkładanie, łatwe zdejmowanie. Nowe buty. I teraz patrzcie na to, czym są nowe buty Advance'a. Uwaga, za 239 zł są to... Kroksy. Widziałem dzisiaj u Disa na story, tutaj możecie zobaczyć, że ma podśmiechujki z nowych kroksów Vansa. No i ja nie kumam serio, jak można chodzić w takich butach, nie? No ale nic, wracając do tematu, pakuję się na trening i lecimy. Zawiodłem się, zaskoczyłem się i cała cebula mi w środku kipi. Ja byłem dzisiaj w Ahaonie. W Ahaonie normalne, polskie, prawilne, ogrodowe kroksy kosztują tyle. 30 złociszy, natomiast twoje burżujsko-bananowe kroksy to one kosztują 150! Ale moja polskość cała też kipi, kiedy ktoś inny ma droższe albo lepiej! Więc jeżeli zostawicie tu 1250 głosów na tak, to ja będę miał lepiej niż sąsiad, bo ja je kupię. I hopsa, zgodnie z obietnicą i zgodnie z wynikami ankiety, moje Vanso Kroksy Krokso Vansy za prawie 2,5 stówy leżą w tym momencie na stole. Powiem wam więcej, one czekały 2,5 tygodnia na ten odcinek, aż je otworzę, więc trochę nie mogę się doczekać. Uwaga, 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 mam nadzieję, że trafiłem z rozmiarem, a w środku mamy... Oczywiście, nowe Vanso Kroksy. Wybrałem kolor czarny. Uznałem, że może czarny będzie najmniej cringe'owy. To jest naprawdę
naprawdę dobrze wydane 2,5 stówy. To znaczy, tak uważam, to znaczy, proszę, napiszcie mi w komentarzach. Norbi, to jest naprawdę dobrze wydane 2,5 stówy. Bo inaczej chyba nie będę mógł spać po nocach. Dobra, przekonajmy się, zobaczmy. Pozwólcie, że zdejmę tę obuwie, pozwólcie, że zdejmę ten skarpet. Chociaż nie, ten se zostawię, bo to jest w taką wansową kratę. Dobra, rozmiar wygląda git, z tyłu mamy wansowy znaczek, ale wydaje mi się, że na gołą stopę może być trochę wygodniej. Oj, tak, byczku. Siedzą idealnie. Można se wyciągnąć, można se włożyć. Nie różnią się prawie niczym od tych kroksów za 3 dychy. Znaczy, wygodne są, super gadżet, bardzo polecam. Fajne, dobrze wydane pieniądze. Tak, teraz możemy ruszać na piknik. Tylko potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Słuchajcie, na pikniku trzeba na czymś siedzieć i owszem, można zabrać narzutę z wersalki. Można również siedzieć na gołej trawie, choć tego akurat nie polecam, ale w niewielkiej cenie możecie zostać piknikowcami premium. W niewielkiej, bo za większy wariant zapłaciliśmy 25 zł, a za mniejszy paradoksalnie więcej, bo 59. To jest wersja miniaturowa. Zacznijmy może od tej większej, bardziej klasycznej i zdecydowanie bardziej ikonicznej, bo jest to czerwona mata piknikowa w kratę. Jej deklarowany wymiar to 150 na 200 cm, a to, co zdaje się być w niej fajne, no właśnie, to to, że jest również miniaturową walizeczką, więc nie zajmie nam miejsca, po prostu można wziąć ją do ręki. Zanim ją rozłożymy, zobaczmy sobie drugą wersję. Wersję miniaturową, ale w tej cenie mamy tutaj 2 sztuki, niebieską i czerwoną. Nawet nie wiem, jak duże to będzie po rozłożeniu, tak szczerze, ale teraz jest bardzo, bardzo malutkie. Słodko to wygląda, to można sobie nawet jako breloczek do kluczy albo do plecaka gdzieś przyczepić. Ale czy będzie się dało na tym siedzieć i czy to w ogóle ma jakiś godny rozmiar? Zobaczmy to. Rozłóżmy je wszystkie i zobaczycie to z lotu ptaka. A dokładniej, z lotu drona! Ja rozkładam duży, rybka rozkłada mały, dron u góry, lecimy! Okej, okay, zdaje się całkiem spory. Moje to nie jest koc. Co to jest? Znaczy, udaje, że jest kocem, ale to takie godowskie to. O, to jest takie śliskie jak gacie na siłownię. No dobra, da się na tym siedzieć na pewno. Jedna osoba się zmieści. No, za to ten jest całkiem spory i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest w stanie utrzymać całą 5-osobową rodzinę. To zabrzmiało jak puenta pewnego niepoprawnego dowcipu. Nieważne, w każdym razie ten koc jest duży i wygodny. Czekajcie, wyląduje dronem. I jak widzicie, dronem też można na nim chyba bezpiecznie wylądować. Tylko jest jeden problem. Kiedy ta chmura przesunie się tam, to tutaj za moment będzie istna lampa i nigdzie nie będzie cienia. Ale spokojnie, bo po to właśnie mamy kolejny gadżet. Jedzonko czeka, tablet, żeby coś obejrzeć również i zgodnie z wszelkimi predykcjami słoneczko zaczyna coraz mocniej prażyć, więc szybko musimy otworzyć to, co mamy tutaj. I tu tak naprawdę są 2 rzeczy, ale jedną z nich zostawimy sobie na później. A zaczniemy od tej, za którą zapłaciliśmy 125,99. I ten wspaniały przedmiot powinien rozwiązać nasz słoneczny problem, dając nam przy tym odrobinę prywatności. Jak możecie się domyślać, jest to parasol, ale też trochę parawan. W zasadzie to jest to piknikowy parasol połączony z parawanem. Tylko jak to się rozkłada? Okej, już chyba widzę. Wow, to zdaje się będzie dość spore. Oho! Dobra, to jest naprawdę wielkie bydle. Tylko jak tutaj się montuje ten parawan? On jest chyba osobno w woreczku. A nie, od góry! Dobra, już wiem. Patrzcie, to jest bardzo sprytne, byłem pod parasolem, więc nie zauważyłem tego wcześniej, ale tutaj mamy taki właśnie klips i odpinamy sobie jedną część. A z drugiej strony, tutaj, mamy drugi klips i możemy sobie odpiąć drugą część. I kiedy podniesiemy go do góry, możemy znaleźć odpowiednią pozycję, no! A w woreczku mamy te takie, te, jak to się nazywa, Przemo? Śledzie. Ważne jest to, że musimy go teraz prześledzić. No wbić to musimy. 1, 2, 3, 4. Ostatni. Ej, to jest serio elegancki gadżet. Patrzcie, nawet jest rozdział na połówki. Tutaj jedna połówka, tutaj druga połówka i żadna połówka żadnej połówce wtedy nie będzie przeszkadzać. I jedzonko będzie Przemo na twojej połówce, jak coś. Będziesz miał bliżej, no wiesz. Ej, teraz na tablecie widzę wszystko idealnie. Jeżeli chodzi o wygodę, no to jasne, mogę się wyłożyć. Jest super. Ej! I to ma chyba jeszcze jedną ukrytą funkcję, bo tu od góry widzę jakiś suwak. I kiedy go sobie rozsuniemy, to do środka dostaje nam się słoneczko. No,
ale tak nie za dużo. Tego słoneczka jest tak z rozsądkiem, żeby sobie twarz opalić. Ej, szczerze? Ten gadżet jest naprawdę dobry i naprawdę godny polecenia. A wydawało mi się, że za to przepłacę, ale nie żałuję niczego. Niestety, ale w trasie na piknik jedzonko upchane w koszyku czasem może trochę oberwać, czego doskonałym przykładem są nasze kanapki albo truskawki. No cóż, zdarza się. Ale może się nie zdarzać pod warunkiem, że zamówicie jeden z tych gadżetów. Jeden w wersji polskiej za 40 zł i drugi w wersji japońskiej za 69,99. Polska kontra Japonia, szanowni państwo. Zobaczmy, kto tutaj lepiej rozwiązuje problemy. Zacznijmy od wersji polskiej. To jest absolutny klasyczek, mianowicie metalowe, twarde pudełko na jedzenie. Jeżeli chodzi o jego wnętrze, to prezentuje się właśnie tak. Jak widzicie, mamy tu nawet przegródki. Zobaczmy więc, czy zmieści się do niego taka właśnie kanapka, bo ta przegródka wydaje się dość niewielka. No, jakby wam to powiedzieć, nasza kanapka, no to tak, no raczej nie bardzo. Trzeba by było chyba tutaj pół tej kanapki wsadzić. Na plus, no to, że to pudełko jest solidne i ma przegródki. Na minus, raczej nie da się ich wyjąć, przez co nasza kanapka niestety się nie mieści. Chyba że jecie jakieś bardzo malutkie kanapki. No to teraz zobaczmy, czy wersja japońska poradzi sobie z tym problemem jakkolwiek lepiej. Była trochę droższa, trochę, w zasadzie prawie drugie tyle. A prezentuje się, właśnie tak, bardzo ładnie. Mamy trochę drewna, trochę plastiku, ale takiego dobrze wyglądającego plastiku i... Po zdjęciu górnego wieczka mamy coś takiego. Aha, bo to jest takie podwójne zabezpieczenie. A, i jeszcze jest takie, żeby sobie spiąć wszystko w całość. Ej, genialne, więc tu mamy... Ej, jeszcze rzucą sztućce. Ale sztos, widelec, nożyk i jeszcze łyżeczka. Na przykład na jakiś ogórcik. I pod sztućcami mamy kolejną przegródkę i jeszcze... Taki plastikowy element, nie do końca jestem pewny. A, to musi być przegródka, spróbujmy z niej skorzystać. Do jednej z komór wrzućmy sobie trochę truskawek, myślę, że tyle wystarczy. Do drugiej przełóżmy sobie trochę winogron, wygląda nieźle. Teraz zamknijmy górę za pomocą sztućców, a do drugiej przegródki spróbujmy wsadzić naszą kanapkę. Ja szczerze wątpię, czy ona się tutaj zmieści, ale ma większe szanse niż tam. Okej, trochę jej muszę pomóc, ale wygląda na to, że weszła. No i teraz możemy zacisnąć naszego bento boxa opaską dołożoną do zestawu i gotowe. Tak wygląda nasz bento boxik. W środku mamy winogrona, truskawki i kanapkę. No i możemy trochę potrząsnąć, tak jakby to było w koszyku i zobaczmy, w jakim są stanie. Zaczynamy od kanapki. Trochę ją musiałem dopchnąć, trochę się spłaszczyła, ale hej, zmieściła się i wygląda na to, że jest w całkiem nie najgorszym stanie. I jak z naszymi owocami? Owoce też są w stanie niemalże nienaruszonym. I co ciekawe, przegródka zadziałała, bo nasze owoce zostały na swoich miejscach, mimo tego, że mocno tym trząsłem. Zaprzemo, która wersja lepsza? Japoński bento box czy polska taka metalowa... Racja żywnościowo-kanapkowa. Wiadomo, że Polska górą. Polska górą? Ja tu kupiłbym tą japońską. Za każdym razem. Według mnie zdecydowanie lepiej rozwiązali to Japończycy. Dobra, jedzonko jedzonkiem, ale ło, panie, ale mnie suszy. W taki upał napiłbym się czegoś orzeźwiającego. To dobrze się składa, bo zrobiłem lemoniadę. Zupełnie przypadkiem. I zupełnie przypadkiem do tej lemoniady mamy też gadżet za 23,99. No bo co to tak z takiej ogromnej butli rozlewać do kubeczków? A kubeczki też mamy. A jeżeli chodzi o nasz gadżet, to mimo tego, że był niedrogi, to wydaje się być bardzo praktyczny i bardzo pomysłowy. Bo w środku czeka na nas coś, do czego zmieści się cały ten ogromny baniak z lemoniadą, ale to coś jest składane, więc w naszej szafce nie zajmie zbyt dużo miejsca, co jest dużym plusem. Ja mam strasznie dużo gadżetów w kuchni i mimo tego, że jak widzicie w tym momencie na przebitce mam bardzo dużo szafek, to większość z tych szafek jest pełna. Więc tak, gadżety, które oszczędzają miejsce, to zdecydowanie gadżety w moim przypadku pożądane. Pod warunkiem, że działają. No to zobaczmy, jak jest z tym rozkładanym dzbanem. Bierzemy sobie tak, tutaj mamy uchwycik, tutaj mamy, podstawkę, żeby było wyżej, fajne. I jeżeli chodzi o rozkładanie dzbana, nie zepsułem? Chyba nie. Spróbuję go tak rozłożyć i, duży się robi, a to jeszcze nie jest koniec. Okej, zdaje się, że to już. Ten dzbanek jest naprawdę potężny, ale ile tu wchodzi? Czekajcie, sprawdzę. Wiecie, ile tutaj wchodzi? Tu powinno wejść 3 litry napoju, czyli wszystko, co mamy tutaj, no prawie się zmieści. Może trzeba będzie odrobinę upić. Tylko co, no można tak to położyć na trawie albo na kocyku,
Ale wiecie co? Ja mam trochę lepszy pomysł. Przetestujemy to po kolejnym gadżecie, który już przynoszę, bo on do testowania tego będzie idealny. Za to ogromne bydle zapłaciliśmy 124 zł, ale może być to doskonały dodatek na wycieczkę i oczywiście również na piknik. Jest to gadżet trochę paradoksalny, bo on jest duży i mały jednocześnie i jak go otworzę, to zrozumiecie, o co mi chodzi. No bo tak, z jednej strony paczka jako tako jest duża, ale z drugiej strony, jak na to, co jest w środku, to jest to rzecz stosunkowo niewielka, bo tu mamy cały zestaw piknikowy, zarówno stolik, jak i krzesełka, jejku. Zrobiłem małe upsi, bo otwierałem to nożykiem i ja go tak trochę wziąłem i wbiłem. No cóż, moja wina, ale wciąż będzie działał i prawdopodobnie wciąż będzie fajny, miejmy nadzieję. Jak widzicie, mamy uchwyt, bo całość jest w formie walizki, co też jest dużym plusem, no bo wygodnie można go przenieść. Od góry mamy klamrę, jedną i drugą, która zabezpiecza środek, a treść środka to... Proszę bardzo, taboreciki, raz, dwa, trzy i cztery sztuki, które prezentują się właśnie... O, na odwrót. Właśnie tak. Może nie są wielkie, ale da się na tym usiąść, jeżeli macie już dość leżenia na kocu. Ale ważniejsza rzecz to oczywiście nasz stolik. Tutaj są jego nogi. To chyba się jakoś powinno zblokować. O, i te nogi są regulowane. Już się bałem, że będą niskie. One są na takie zatrzaski. Spróbuję wyciągnąć je na maksa. I pyk, rozłożone. No to teraz znajdźmy mu odpowiednie miejsce. Żeby nie było za daleko od kocyka, to może tutaj. Całkiem wysoki. Postawmy sobie jeszcze nasze krzesełka. Jedno, drugie, trzecie i czwarte. A tak właśnie prezentuje się nasz calutki zestaw. No i elegancko, bo teraz możemy na nim sprawdzić nasz dzbanek na lemoniadę. A, właśnie, lemoniada. Lemoniada bardzo mała, sztuk jeden i kubeczki odpowiednie sztuk. Raz, dwa i... trzy. No dobra, niech będzie, ten będzie mój. Zacznijmy od tego, by otworzyć nasz dzbanek i przelać lemoniadę. Mam nadzieję, że nie złoży nam się w trakcie, bo nie chciałbym zalać nowego stolika. Ej, jest szansa, że to wejdzie całe faktycznie. O, końcówka. Jeszcze troszkę. No dobra, tyle musi zostać nam w baniaku, niestety. Ej, ale dobrze to wygląda jak na razie. Okej, dokręcamy i dokręcone. Coś mi kapie w tym miejscu. Jest to trochę niepokojące, bo to... dlaczego to jest nieszczelne? Ej, coś tu kapie. Jak myślisz, Przemo, czy to może być dlatego, że to kosztowało niecałe 3 dychy? Możliwe. To może być jeden z powodów. No ale dobra, zobaczmy, czy kranik działa i jak się to będzie lało. Uwaga. Ej, leje się elegancko. Naleję wam też, chłopaki, zanim całość wycieknie na stół. Ten kranik można sobie w ogóle przykrzywić trochę i teraz łatwiej się leje do wysokiego kubka. Spójrzcie sami, udało mi się nalać praktycznie cały kubek. Więc jeżeli chodzi o aspekty inżynieryjne, to nie jest najgorzej, ale jeżeli chodzi o wykonanie i szczelność... Ej, patrzcie, to można sobie zblokować nawet. No to właśnie, to wykonanie i szczelność pozostawia trochę do życzenia. Oczywiście coś takiego możemy sobie prawdopodobnie samodzielnie uszczelnić albo po prostu dokręcić kranik. Ej! I problem rozwiązany, wystarczyło go dokręcić. Już nic nie cieknie. Ha! Powiem wam, że chyba mnie to najbardziej dzisiaj ucieszyło, że udało się naprawić, bo już myślałem, że nie działa, a działa! I tanie było. I teraz możemy zobaczyć, czy lemoniadka dobra. Chodźcie, chłopaki. Oh, kwaśna, ale dobra. Idealna na taką pogodę i jeszcze jeden toaścik za kolejny gadżet, który myślę, że wam się spodoba, pod warunkiem, że jesteście piknikowymi świrami. Zdrówko, idę po niego. Idealny zestaw piknikowo-grillowy to miniaturowy grill, kiełbaski, przyprawy, sosy i nasz piknikowy gadżet oczywiście, za który zapłaciliśmy 74,50. A to, co jest w środku, będzie doskonałe do większości z tych rzeczy. I prezentuje się to... Właśnie tak, na opakowaniu, a w opakowaniu czeka na nas, wow, ale to jest urocze. Po pierwsze, miniaturowy drewniany stoliczek. Po drugie, buteleczki na sosy, które można umiejscowić chyba tutaj. Po trzecie, pojemniki na przyprawy, na pieprz, na sól, albo jakie sobie wsypiecie. Tutaj i tutaj. No i po czwarte, to co jest najważniejsza część tego zestawu, moi drodzy? Otóż jest to miniaturowa parasolka. No, trochę mniejsza niż ta za moimi plecami, ale wydaje mi się, że zrobi robotę, kiedy włożymy ją we właśnie to miejsce. I tak właśnie prezentuje się cały nasz zestaw. No i można sobie to położyć, tylko zrobię trochę miejsca, na przykład na rogu stolika. I porównajcie sobie ten róg stolika do tego rogu stolika. Co według was wygląda lepiej, bo według mnie to totalnie robi grillowo-piknikowy klimat. A i właśnie, w poprzednim odcinku wam coś obiecałem, dokładnie w tym, gdzie mieliśmy smart doniczkę. Obiecałem wam, że co jakiś czas będę wam mówił, jak idzie porost roślinki, tak więc uwaga, szybki update roślinki z tego odcinka. Po dokładnie tylu dniach od posadzenia nasze roślinki wyglądają następująco, naprawdę solidnie urosły. Evelyn, Hasan,
i Charlotte. Hasan ma w tej chwili około 4 cm i zdaje się być najbardziej okazały z nich wszystkich. Tak czy siak, wszystkie zdrowe i rosną bardzo ładnie. Za niedługo trzeba będzie podnieść poprzeczkę ze światłem. A i słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Ja sobie tu wezmę i naleję i wezmę i to sobie wezmę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie ze mną. I o tutaj tak się wezmę i położę. A teraz sobie jeszcze tablet wezmę i odpalę sobie kanał ulubionego youtubera, którego oczywiście subskrybuję wraz z dzwoneczkiem, tak jak wy. Mam nadzieję, subskrybujecie mnie. Jak jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie, żeby wylegiwać się i oglądać wygodnie oglądać sobie wszystkie kolejne odcinki. Zostawcie sobie suba wraz z dzwoneczkiem, strzelcie łapkę w górę, jeżeli ten wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, czy wybieracie się na piknik i czy któryś z dzisiejszych gadżetów na taki piknik wam by się przydał. A na dzisiaj to wszystko. Ja idę sobie poodpoczywać, a was zapraszam na poprzednie odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!